towarzyską w dupę. O prawdziwy dżentelmen. No co? Chcesz mi zrobić awantę spuszne, czyli jak ty wyglądasz, co? W tym kronach jak grasz. Mam cię go dosyć. Dokładnie. Bo jesteś w moim życiu największym szmaciarzem. No, zdrowie cięż. Jestem dla ciebie jak matka. Chcesz? Puszczę muzykę, może być slow box. Ułatwi ci wypróżnianie. Zamknij wreszcie pysty, stara jedzo. Do realistycznych, ostrych, no, zdjęć, tak jak w życiu, w małżeństwie, tak? Dość lekki sposób próbujemy opowiedzieć tą historię, ale nie bagatelizujemy problemów, które w życiu dwójki ludzi zawsze się pojawiają. I wtedy już, no, mówimy o tym na serio, a nie przykrywamy takim śmiechem, tak, i żartem, to... I każdy mężczyzna w swoim związku, w swoim życiu przeszedł rozstania, dylematy, wątpliwości. Są mężczyźni, którzy nie wiedzą, jak zakończyć związek, ale nie będziemy tego zdradzać. Ale dlatego ja uważam, że na widownik będę miała na pewno dziewczyny, które się ze mną będą utożsamiać. Będzie miał Mariusz mężczyzn. Bardzo mnie ubawiło, jak Misiu oglądał raz naszą próbę i kiedy się troszeczkę przewróciła akcja w sztuce, to mi się powiedział: kurczę, tak i powinno się to zakończyć. Był po mojej stronie. To znaczy, że mimo jako mężczyzna nie bronił postawy męża, tylko gdzieś tam obronił, znaczy bronił, gdzieś tam się utożsamił. Bronił, tylko nie mówił tego głośno. Aha, nieprawda. Więc mam nadzieję, że może niektórzy panowie, którzy sobie tak swobodniej żyją, pomyślą sobie, może pomyślimy, czy w tym domu to jednak jest to, czego szukam, nie przemówię.